Bohater tysiąc i jednej mocy. Magiczna mucha. Nasz bohater jest smutny i zmęczony i musi iść do pracy, ale właśnie nie chce. Gdy już poszedł do tej pracy, wleciała mu mucha przez okno, która była magiczna. I wleciała mu do kawy i on tą kawę wypił. Po wypiciu kawy z magiczną muchą stał się bohaterem tysiąca i jednej mocy. I zorientował się, że może zobaczyć przez ścianę. Dzięki swojej mocy zobaczył przez ścianę szefa, który tańczy i się wygłupia. Odkrycie profesorka. W międzyczasie sławny naukowiec robił eksperymenty i szukał różnych mikstur. Magicznych mikstur. I wtedy nagle, gdy dolał jedną miksturę do drugiej, stworzył się kłódek. Był ogromny i straszny. I przewrócił profesorka i uciekł przez okno. Przewracał samochody, drzewa i plądrował miasto. Inni superbohaterowie zostają uwięzieni w ogromnej butelce przez jego glutostrzał. Wielkie wsparcie! Glutek leci przez miasto dalej, powykając inne samochody i ludzi. Nasz super bohater, korzystając ze swojej mocy elastycznej rąk, powstrzymuje glutka i wbija mu się w środek, a glutek się rozpisuje na kilkanaście lub 11 milionów kawałeczków. Super bohater później leci na most uratować poszkodowanych przez glutka. Następnie leci na sklep, aby uwolnić pozostałych superbohaterów z wielkiej butli i używa mocy odtykania. Co się stało dalej? Wdzięczne miasto! Wszyscy mieszkańcy miasta są wdzięczni bohaterowi. Happy End jest na końcu!